Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Underground 2. Przed sekundą wyzwałem kolejnego gościa do pojedynek na 300 metrów. I co? Na samym początku się rozbił, a ja właśnie zdobywam... wygraną. No, a przy okazji, skoro jadę w tym kierunku, wykonamy sobie tutaj szereg wyścigów, łącznie z dragiem, który w poprzednim odcinku, przynajmniej ten ostatni drag, wygrałem z wielkim kunsztem, z moim nowym silnikiem. Moja Corolla w końcu brzmi inaczej. To jest to. Chodźmy na drag. Oh yeah, zobaczcie, dwie dżunie, moja Corolla. Yeah. Oh! Nie trafiłem. Zobaczcie, nawet ciulowo zmieniałem biegi. A i tak idzie mi świetnie. To jest to. To jest moc, a nie. Jakieś kurcze Nissany. Oje, tylko czemu ja mam cały czas jakby nitro włączone? Moje światełka się tak z tyłu świecą śmiesznie. Nie powinny tak, to jest bug oczywiście. No dobra. Pierwsze zawody sobie wykonaliśmy pięknie. A teraz chodźmy na URL, najnudniejszy tryb, jaki może być. Ale za wykonanie tych zawodów dostajemy nowe samochody. Także warto je sobie ukończyć. Oh yeah. Cutscenka, wow. Idziemy na lotnisko. It's done. Dobra, everything's set. Lecimy. Ty, aha, ta gościówka miała chyba coś na ty, na ustach. Cofnijcie sobie filmik i zobaczcie to. Nie wiem, albo mi się zdawało, czy co? Teraz jest odwrotnie, nie wiem, gra się chyba zbugowała, bo jak dodaję nitra, to światła gasną, a jak nie używam nitra, tak jak teraz, to światła się cały czas świecą, jakbym używał nitra. A, dobra. I w ten sposób jestem już na prowadzeniu. Nie no, teraz ta Corolla naprawdę jest świetna, z tym nowym silnikiem, jestem pod wrażeniem. A już się zaczynają szybkie wyścigi, a nie jakieś kurcze trelum polelum w stylu Paśki. Jak ona się miała na nazwisko? Znaczy, nazwisko. W internecie pewnie nie miała prawdziwego nazwiska podanego. Basia Kwarc, o, super. Okej, właśnie kończę ostatnie okrążenie pierwszego wyścigu w tych zawodach. Bez większych niespodzianek pozostałe dwa okrążenia się działy. Nikt mnie nie zdołał nawet dogonić. Poziom trudności jest zdecydowanie jeszcze za niski, chociaż mam nadzieję, że on się zwiększy. Idziemy na następny wyścig. Co tym razem? Oh yeah. Jaka Junior? Ona ma coś na ustach, jakby kurczę jakiś, nie wiem, smakosz. Jakiś Hannibal, kurczę, z tego filmu. No dobra. Teraz jedziemy dosyć podobną trasę. Ona jest troszeczkę inna niż ta poprzednia. Ale niewielkie różnice są. Ona jest chyba krótsza przede wszystkim. W ogóle szkoda, że nie pokazuje, ile tych wyścigów mamy do przejechania w tym URL. No ale trudno. I też szkoda, że w SMS-ach nie pokazuje się, jeśli dostajemy SMS-a typu nowy samochód pojawił się u dealera, to szkoda, że nie pisze jaki samochód, jaki to samochód jest. Bo ja bym na przykład chciał wiedzieć, czy w ogóle opłaca się do dealera samochodowego jechać, chociaż u dealera samochodowego, z tego co mówicie, można samochody brać sobie za darmo, więc to nie jest chyba do końca dealer. Karl Lotz, co to może znaczyć? Ktoś wie? No i tak, cztery okrążenia, ojej. I uwaga, ostatnie okrążenie, już kończę. Standardowo tak ja wam obiecałem, że jeśli będzie jakiś taki naprawdę długi, długi wyścig, naprawdę jakieś takie długie, długie zawody, to będę wam to przyspieszał. No bo to jest po prostu nudne.
tyle wam powiem. 1400 gotówki. 1400 dolarów, dobra. I zobaczcie, otwieram sobie SMS-a. La. Nie ma nic o typie samochodu. Rachel, czemu o tym nie piszesz? To jest ważne, to jest ważne. Ty musisz takie rzeczy wiedzieć, mała. Tutaj mamy tak, zawody Street X dla sponsora i w zasadzie nic poza tym takiego specjalnego, więc możemy sobie pojechać jeszcze na kolejny URL. Przemęczymy się jakoś, spokojnie. Będą to pewnie te same wyścigi albo bardzo podobne do tych, które już jechaliśmy przed chwilą, ponieważ to jest lotnisko. I tutaj mamy myk myk. Hop. I... no, prawie to samo. Z tego co pamiętam, to w tych URL-ach wygramy Mazdę RX-8. No jesteśmy bossy. Super laska z wielkim pępkiem wychodzi. Wszystkich pokonam, kurczę, z palcem w nosie. Zobaczcie na tą laskę, patrzcie na jej usta, patrzcie. O, widzicie? Kurde, ma jakieś takie sklejone, masakra. I jedziemy, i już jestem pierwszy i tak do końca wyścigu. O, rad. No ale jak wygram sobie Eclipse'a, to może będę częściej przegrywał. Dobra. Kurczę, ale ta Toyota już pędzi. Nie mogę się doczekać, kiedy wygram lepsze części tuningowe. Tu jest, kurczę, fajnie. W Wordzie, jak się wsadzi jakąkolwiek część, to tak nie czuć tego ulepszenia do końca i tak dalej. Tutaj jak coś wsadzisz, to naprawdę czuć, że auto ma tego powera i to jest super. Zmienia się dźwięk diametralnie. Nie tak, że tam użycie silnik nagle brzmi jak, kurczę, nie wiem, jakiś Monster Truck. Silnik jest taki, tylko ten dźwięk jest taki inny, no, inny nowy trochę. To jest fajne, kurczę. Daje dużo satysfakcji, chociaż może nie do końca w rzeczywistości tak jest. No i dobrze, ostatnie okrążenie. Jadę na pasie lotniska. Skręcam, proszę was, tutaj. No, a dokończając moją myśl, to w grze chyba nie do końca chodzi o to, żeby było tak jak w realnym świecie. Gra ma dostarczać dużo satysfakcji, przede wszystkim, ja to zawsze powtarzam. Satysfakcja, dużo zabawy, przede wszystkim. Oczywiście wątki z realnego świata są czasami fajne. Co tym razem? Zobaczcie na tą laskę, sklejone usta. Musimy jakoś ją nazwać, co? Babka sklejone usta. Ciekawe, czy coś jeszcze ma sklejone. Nie, no to dobra. Pomijam ten fakt. Lexus ES300. Też bardzo fajny samochód. Ale ja, jak mówiłem, czekam na Eclipse'a. Bo chcę zacząć przegrywać. No dobra. O ja. No ten sam wyścig, tak samo prawie się jedzie. O rany. Jakie to kiedyś było pociągające, a teraz monotonne. No ale cóż, trzeba to przejść i tyle. Bez marudzenia, prawda? Inaczej mnie tutaj żywcem pokroicie na plasterki i wrzucicie do zupy. Ach. Okej, i ostatnie okrążenie znowu. W ogóle była jakaś taka ciekawa sytuacja. Szkoda, że tego nie nagrałem. Że po prostu samochód podskoczył w powietrze, ale może jeszcze coś się takiego uda zrobić. Bo po prostu jechałem za gościem, uderzyłem go w tył, a on się tak uniósł do góry. Jakby normalnie na cheacie jechał jakimś czy coś. No ale mniejsza z tym. Koniec wyścigu, miejmy nadzieję, że to był ostatni. Uwaga! Jest ostatni, super! No i co, mamy nowy samochód w garażu? Mamy jakiś tam. Co teraz mamy? Oczywiście nie wiemy, co to... Hot New Addiction Today Inventory. No dobra, no to chodźmy do dealera z samochodów... Nie dealera. No dobra, ja to będę mówił na to dealer, bo nie wiem, jak to może się inaczej nazywać. Jakie jeszcze zawody mnie interesują? Street X od sponsora. Tu pewnie coś jeszcze jest ukrytego. Tu jeszcze nie mamy dostępu. Musimy pojechać do dealera samochodowego. Niech będzie sobie dealer.
i zobaczyć, co tam w trawie piszczy. No dobra, to chodźmy. Activate GPS, okej, okay, proszę bardzo. Jedziemy. O cholera, jasno. Wiecie, co ja przed chwilą minąłem? Zobaczcie, co ja przed chwilą minąłem. Co to może być? Czy to jest drift? Ukryty drift. Aż mi łzy poleciał. Jedziemy. Później sobie zobaczymy te nowe samochody. Teraz drift, drift, drift. Oh yeah. Co to było? Jakiś straszliwy pisk, cholera. Gdyby kogoś ze skóry obdzielano, to nie byłby najmniej pisk opon, ale dobra. Oh yeah. No dobra, i tutaj sobie wchodzimy tak. Pięknie, ale nie, no to było cudowne. O, Mazda MRX-7 już tutaj jest. Też bardzo dobra chyba do driftu. Nie! Ojej, straciłem punkty. Trudno, poradzimy sobie. Że później będzie można tak ulepszyć samochody, że będzie można tutaj taki długi, długi driftior zrobić. Ale jeszcze moja Corolla nie jest aż taka dobra. Ale spokojnie, wszystko przed nami. Ja tu się postaram. O, dobre osiągi. Nie wiem nawet, kto jest pierwszy. Chyba nie ja. No pokażcie, kto jest pierwszy. A, ja jestem pierwszy, kurczę. Nawet mi jakoś tak specjalnie nie wychodzi. Ale znalazłem ukryty drift. Znaczy, bardzo fajnie. Dobra, spróbujemy się tu rozpędzić na tą serpentynkę. Uwaga. I wchodzimy, wchodzimy. Dobra, jeszcze będziemy mieli jedno podejście. Czemu ona tak leci na te ściany? Cholera. Wow. Ach. Starczy leciutko tej ściany dotknąć i już koniec. Ale nie szkodzi, bo i tak te punkty zdobywa się dosyć łatwo. Trzeba by naprawdę bardzo słabo grać, żeby tego nie ogarnąć. Ej, jestem ostatni, what the fuck? Myślałem, że jestem pierwszy. O, rany, bo to już ostatnie metry. Ale jestem genialny. Słyszeliście moje teksty przed chwilą? Trzeba być naprawdę nie ogarnąć, żeby tego nie ogarniać. O, rany, ale wstyd. Dobra, ja sobie to powtórzę już sam. Zaraz do was wracam. Okej, okay, jak widzicie, już sobie trochę przewagę teraz odrobiłem. Widzicie, czasami po prostu lepiej się nie przechwalać, tak. Spadaj stąd, Mazda. Tutaj mi się udał raz taki fajny drift, chociaż on był pod tak słabym kątem, że praktycznie to było widać tak, jakbym po prostu po tym długim zakręcie sobie jechał. No ale najlepiej po tych zewnętrznych sobie lecieć, bo wtedy te drifty najlepiej wychodzą. Tym razem mi nie wyszło, za wolno jechałem. Kurczę, w tym trybie jakoś te samochody przeciwników są strasznie trudne do zepchnięcia. Jak czołgi normalnie. Dobra, może teraz uda mi się w końcu tą serpentynkę wam pokazać, jak przejeżdżam. No. Ajajaj. Nie mam pytań. Jedziemy dalej.
Co tu mamy nowego odblokowanego? Wloty powietrza, dobra. Jakieś nowe zawody? Nie. Jedziemy do dealera. Może w końcu Eclipse. Chociaż czytałem, że Eclipse będzie dopiero dostępny, kiedy odblokuję sobie zawody. W sensie, kiedy przejdę zawody URL numer 7. Ale nie wiem, które, ile już przejechałem ich. Może to i być 7, chociaż wątpię. No ale i tak warto sobie sprawdzić, co tam nowego w trawie piszczy, prawda? Żeby już mniej więcej ogarniać temat później. No i tu mamy już dealera niedaleko. Okej. Mówię wam, ta Mazda, Toyota już naprawdę fajnie sobie tutaj radzi. Już jest coraz szybsza i lepsza. Wchodzimy. Toyota Supra. Celica. Sentra. Supra, nie chcę Supry. Czekam na Eclipse'a tylko i wyłącznie. On z tyłu tak zajebiście wygląda. Nie mogę się powstrzymać, żeby go zachwalać po prostu. Chodźmy na jakieś zawody. Co teraz? Zróbmy sobie tego Street X'a na drugim końcu miasta. No i dojeżdżamy sobie do Street X. Street Cross powinno się mówić. Street Cross, okej. Okay. A ja mówię Street X i mam w dupie. No dobra. Ta Mazda RX-8 też fajnie wygląda. O, jest ten, jest Eclipse, fajnie. Tak, Mazda RX-8 fajnie wygląda. I ja ją bardzo, bardzo lubiłem właśnie w tej odsłonie Undergrounda. I ona w sumie niewiele kosztuje, jeśli chciałby ktoś sobie ją kupić prywatnie w realnym świecie. Jest to bardzo fajny samochód. Z kształtu mi się podoba. Chociaż niektórzy mówią, że jest taki damski. No ale... nie wiem. Jeśli jest damski, to może i dobrze, że lubię. Lubię kobiety. Niektóre, te głupie to nie, ale te fajne tak. Ej, co jest? Coś jest nie tak z moją Corollą. Wydaje się, nie wiem czy to widzicie, ale zwróćcie uwagę, że jak skręcam, otwórzcie sobie filmik na najwyższą jakość, to popatrzcie na szyby boczne. Widać tak jakby one nie były zbyt dobrze nałożone z karoserią, po prostu odstają trochę. Dziwne to, ale tak jest. Ale poza tym modele samochodów są w miarę dobrze wykonane. W ogóle ja się patrzę na te szyby, nawet nie patrzę gdzie jadę, jadę sam z siebie tak po prostu. Na tym trybie bardzo dobrze skręcają samochody, więc nie trzeba się przejmować zbytnio jakąś tam dokładną jazdę. Natomiast bardzo podoba mi się tutaj praca kamery, bo dodaje temu trybowi taki... Więcej takiej dynamiki, której brakuje właśnie. Której by brakowało, gdyby ta kamera się fajnie nie ruszała. 1100 gotówki, super. No to co, jeszcze jakieś zawody może, co? Co to tutaj mamy? Przyciemnienie szyb, znaczy kolor szyb. Jeszcze mamy ten nieszczęsny URL, który jak pewnie skończymy, to odblokujemy sobie nowy samochód. Ale mamy jeszcze Sprint, wiecie co? Pojedźmy sobie ten Sprinta, URL zostawmy sobie na następny już raz. No i jesteśmy u celu, chodźmy na Sprint. Okej, znowu mamy Eclipse'a. Jeśli Eclipse pojawia się tak często, znaczy, że już niedługo będzie dostępny u dealera do kupienia. Super. Mamy tutaj w końcu Focusa oraz 240 SX. Okej, jestem już drugi. Gonię mojego niedługo już Eclipse'a. Właśnie go wyprzedziłem bez problemu. Nie wiem, czy będę chciał się przesiadać z tej Toyoty, bo jeździ mi się nią naprawdę super. Okej. Piękny power slide. Zobaczcie, jak ten samochodzik trzyma się drogi. Jak pięknie rozwala samochody ruchu ulicznego. Czy to nie jest piękne? Ktoś mnie tu dogania. I co to jest? To jest oczywiście Eclipse, który pluje. Kołomie, który brzmi świetnie, który wygląda cudnie. Już niedługo będziesz mój.
Już niedługo. Już bardzo niedługo. Tak. No dobra, 73%. Nie możemy dać się złapać. Ci przeciwnicy już tutaj coraz lepiej sobie radzą, więc naprawdę trzeba tutaj uważać, żeby nie przegrać. Jak przekonaliście się na drifcie, tym ukrytym takim, gdzie się przechwalałem, o, wygram, wygram, wygram. A tu się okazało, że o, jednak przegrałem. I byłem ostatni dodatku. No ale do 3 razy sztuka, chociaż mi się udało za 2 razem wygrać. Teraz udało mi się za 1 i pięknie. Mamy coś nowego. Zobaczmy, co to jest. Aha, dobra, to już patrzyłem. Nas nie interesuje. No dobra, no to na dzisiaj byłoby tyle. Ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem w Need for Speed Underground 2. Pojawił się nowy URL, fajnie. Na razie, cześć.